Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat. Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem. Mają ruch w sercu głęboko, to spotkanie z ruchem i to wszystko, co się dzieje do tej pory, leży im głęboko na sercu. Te lata 70., 80., mówię teraz o Azie Młodzieżowej, kiedy ja uczestniczyłam, to był niesamowity poryw młodzieży. I to była taka odnowa kościoła młodego. Myśmy, pamiętam, na dworcach, po oazach, cały pociąg był nasz. I myśmy się czuli tak porwani. I ten jeden człowiek z takim darem i z taką wizją Bożą potrafił nas wszystkich zarazić taką wspólnotą. To są piękne czasy, ja naprawdę wspaniale to wspominam. Teraz jest dużo mniejszych grup, pewnie też są bardzo wartościowe i fajne, natomiast na tamte czasy to była jedyna odnowa, taka rzeczywiście ewangelizacyjna odnowa Kościoła. No ja myślę, że to jest ten czas, kiedy właśnie trzeba pomyśleć o tym. Trzeba pomyśleć o tym, żeby może nawet czasem zacząć od początku, wrócić do źródeł. Dzisiaj młodzi, którzy przed telewizorami, przed komputerami siedzą, im coś potrzeba. I to jest taka alternatywa, ale potrzeba kogoś, kto ich też pociągnie. No to tutaj kapłani są też potrzebni. Potrzeba jest takich autorytetów, takich charyzmatyków, takich buntowników bożych, bo tak nazywam ojca Branickiego, którzy właśnie by porwali, bo nas ktoś porwał. Marca bieżącego roku przypada setna rocznica urodzin sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu oazowego, ale także wielu innych dzieł w Kościele. To świetna okazja, żeby przypomnieć sobie o tym, kim ojciec Franciszek jest dla nas, dla naszego ruchu, dla wszystkich członków ruchu. To będzie wielkie dziękczynienie Bogu właśnie za osobę księdza Franciszka. Też okazja do głębokiej refleksji nad tym wszystkim, co się stało w Polsce za jego przyczyną, ale co się stało w naszym życiu. Początek lat 70. Wtedy pojechaliśmy z naszym księdzem Dionizem Jackowskim, który był odpowiedzialny za oazę młodzieżową w naszej diecezji. Pojechaliśmy na Kopią Górkę po starsze koleżanki, które już uczestniczyły w rekolekcjach z ojcem Blachnickim. I ponieważ byliśmy małe z koleżanką, więc turlałyśmy się po górce Kopiej, bo jeszcze była niezarośnięta, bo nie miałyśmy co robić. I wtedy nas spotkał pierwszy raz, zobaczyłam ojca Blachnickiego, Franciszka, który doszedł do nas i nam zaczął opowiadać o dzieciach bożych, że będzie też właśnie taka formacja dla takich maluchów jak my, takich właśnie dziesięciolatków, że to będą właśnie dzieci boże. Projekt dla młodzieży, to jest projekt dla rodzin, to jest projekt dla dzieci. Mówię projekt w tym sensie, że to może być po prostu naprawdę przyjaźń, która może trwać latami, a niektórzy są w tej przyjaźni aż do śmierci, po prostu są wierni temu ruchowi. Staramy się w myśl ojca Blachnickiego ożywiać parafię. Myślę, że to jest właśnie to, że my jesteśmy jako domowy kościół stworzeni do tego, żeby pomagać i odnawiać tą parafię. Jednym z elementów oazy rodzin jest losowanie tak zwanego przyjaciela. Polega to na tym, że spośród uczestników losujemy daną osobę, którą trzeba bliżej poznać, troszeczkę się nią zająć, mieć dla niej czas. I okazało się, że wylosowała Anastazja ojca Blachnickiego. Z tym losem poszliśmy do grobu ojca Franciszka i mówimy tak. Chcielibyśmy się zaangażować, że właściwie to chcielibyśmy bardziej poznać ruch, chcielibyśmy włączyć się do Kościoła. I proszę sobie wyobrazić, że za niedługi czas podjęliśmy z Anastazją no, takie dosyć odpowiedzialne funkcje w domowym kościele u nas w archidiecezji i czuliśmy obecność księdza Franciszka, naszego przyjaciela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Sługo Boże, księże Franciszku, wstawiaj się za nami.
Od kiedy przystąpiłem do krucjaty razem z moją żoną, zmieniło się nasze życie, zmieniło się nasze podejście właśnie do zabawy, właśnie do spotkań z ludźmi, właśnie do takiego stylu życia. I myślę, że to jest to, co najbardziej odcisnęło się na moim życiu. Ruch ogólnie zmienił nasze podejście do wszystkiego. Całkowicie nas odmienił jako małżonków do siebie, do stosunek do ludzi, do innych, do tego, jak traktować Kościół, że Kościół to nasz taki drugi dom. Dawno temu na Jasnej Górze nasz syn, który miał wtedy, nie wiem, kilka lat, mówił takie świadectwo, że Kościół jest moim domem. Tak? No i od tego czasu my tak cały czas podchodzimy do tego, że Kościół jest naszym domem. My się tam dobrze czujemy, my nie przychodzimy tam tylko po to, żeby, tak jak Pan powiedział, swoje odrobić, mszę odbyć i pójść do domu, ale dać coś od siebie. Po tych 3 dniach pobytu młodzieży tutaj z nami zawsze młodzież dziękowała, że jesteśmy jako małżonkowie tu razem, że możemy świadczyć, że Pan Bóg w małżeństwie bardzo mocno działa, że widać, że małżonkowie bez słów się porozumiewają, że Pan Bóg daje taką odwagę do bycia po prostu sobą. Rodziny domowego kościoła potrafią żyć normalnie na rekolekcjach, kiedy poza tym, że mamy ten czas, w którym się modlimy, w którym jesteśmy na Eucharystii, w którym posługujemy jedni drugim, ale jest ten czas wieczorny, kiedy jest pogodny wieczór, kiedy się wygłupiamy, śpiewamy, tańczymy, gramy na gitarach. Jak ktoś spojrzy z daleka, to pomyśli, że upili się młodym winem. Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat. Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem. Dla mnie oaza, czyli Rusia to życie, to w sumie jest wspólnota ludzi. Nie traktuję tego jak jakiegoś miejsca, jakiejś przestrzeni, tylko po prostu ludzi, z którymi się mogę formować, z którymi przeżywam wiarę, z którymi mogę coś zrobić w ogóle, coś przygotować i tak dalej. Czyli to jest taka moja droga z ludźmi do Pana Boga, do głębszego poznawania swojej wiary, takiej może lepszej świadomości tego, po co w ogóle żyję i do czego ja w ogóle jestem stworzony. Oaza i cała formacja, która w niej jest, daje odpowiedzi i taką bazę na chyba większość pytań, które aktualnie sobie stawia młodzież, dorośli, dotyczące Kościoła, uczestnictwa w Kościele, w ogóle sensu tego wszystkiego. Myślę, że oaza oprócz tych takich oczywistych rzeczy, jak pogłębianie wiary, jak bliskość Pana Boga, daje jeszcze pewną wiedzę, jak żyć. Ja zawsze miałam takie pragnienie, kiedy patrzyłam na innych i oni przychodzili, mówili, że prawda, ich życie jest takie wspaniałe, tu mieli trudność, ale nagle wow. I pomyślałam sobie, że z jednej strony mnie denerwują, a z drugiej też bym tak chciała. Pamiętam swoje początki w oazie, gdzie byłem jeszcze bardzo pozamykanym chłopakiem. I to właśnie gdzieś tam pierwsze rekolekcje pokazały mi tą wspólnotę właśnie. Czyli ludzie, którzy mnie akceptują, z którymi mogę się pośmiać, pożartować, powygłupiać. Także to mnie tak troszkę też otworzyło na ludzi. Kształtuje nasze charaktery, kształtuje nasze relacje i pomaga, myślę, tworzyć ten domowy kościół właśnie taki. Taka bardzo konkretna podbudowa, żeby sobie samemu tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, a na co ten kościół, a po co ja w tym kościele jestem, a nie wiem, a po co właśnie wspólnota, a czemu nie można samemu i tak dalej, i tak dalej. Ksiądz Franciszek pokazał, że kiedy miał trudne momenty w życiu, on modlił się magnifikatem, modlitwą uwielbienia, więc ja też, jak mi jest trudno, to mówię, uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego. Włączając to wspólnotę, mając wsparcie innych, no jest szansa, że jednak nie zboczy się zbyt daleko od dobrej drogi. Ksiądz Franciszek Blachnicki chciał, żeby człowiek był wolny, wolny od nałogów i wolny do wolnych wyborów. Żeby to był mój wybór, moja decyzja, że tak, ja tak chcę żyć. Ja chcę żyć w Kościele, ja chcę żyć z Panem Bogiem, ja chcę żyć tymi w cudzysłowie zasadami, bo one są moje. To nie jest tak, że Kościół mi każe, że mama mi każe, bo wolno, bo nie wolno. Wolno, bo to grzech. Moja wiara przestała być taką wiarą przekazywaną, taką tradycyjną, ale stała się taką wiarą żywą. To jest mój wybór. Ja chcę wierzyć w Boga. Jezu, oddaję Ci moje życie. Ty jesteś moim jedynym Panem i Zbawicielem.
Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem. Ja to widzę tak, że te grupy, które teraz są, one jakby będą wchodzić do parafii. I w tych parafiach będą tworzyć jeszcze mniejsze grupki i z tych grupek, które teraz powstały, powstaną też animatorzy, którzy będą działać też w parafiach właśnie. I rozwój i odbudowa kościoła jest miejscem kluczowym właśnie w parafiach. Mamy już taką grupę młodzieży, z którą jeździmy regularnie od kilku lat. No i ja widzę trochę taką nadzieję właśnie w tej młodzieży i widzę, że oni też się odnajdują w ogóle w tym ruchu, że lubią tutaj być, lubią spędzać czas ze sobą i poznawać Boga właśnie. I myślę, że tak, mam wielką nadzieję w sercu właśnie, że tutaj się odbuduje ten ruch poprzez tą młodzież. Cała piękna spuścizna księdza Blachnickiego, wcielania takiego mądrego, roztropnego nauczania Soboru Watykańskiego II w życie. Ksiądz Blachnicki mówił, chcesz zobaczyć, czym jest ruch Światło Życie, wystarczy, że zobaczysz żywą wspólnotę parafialną. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi, zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew. Wdziejmy piel nowych szat w Chrystusie Panu. Nowy człowiek powstanie w każdym z nas. Tak, tak. Brakuje takich ludzi. Proszę zobaczyć, ksiądz Franciszek Blachnicki nie miał już później nic. On właściwie został doświadczony przez Pana Boga tak, prawda, wiele razy mógł stracić życie. On nie miał nic, on wszystko oddał Panu Bogu. On się nie bał, on po prostu szedł. Pan mu powiedział, pójdziesz tam i będziesz robił to. On szedł i robił to. Zna Pan kogoś takiego teraz, w dzisiejszych czasach? Mógłby Pan podać kogoś takiego? No jest trudno znaleźć, prawda? Zawsze mamy to coś, że nam jest ciężko zostawić. A może nawet taka zwykła służba, czy łatwo się służy? Przecież każdy chce mieć spokój, usiąść wygodnie. Po co mi to? Po co się angażować w drugiego człowieka? Przecież wiadomo, że w pewnym momencie przyjdzie kryzys. I co ja z tym zrobię? Będę brać na siebie ciężar drugiego człowieka? Nie, łatwiej jest tak zostawić go, uśmiechnąć się pobłażliwie, no i iść swoją drogą. Jak Pan zna kogoś takiego jak ksiądz Franciszek Blachnicki, to proszę mi powiedzieć, chętnie go poznam.